Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Po długiej przerwie, ale już jestem. Jest to trzeci odcinek podcastu Fotonormatywni i zdecydowałam się zaprosić do tego odcinka mojego znajomego fotografa, Marka Abramowicza. Marek nie jest znanym fotografem, ale na pewno jest wart uwagi, ponieważ jego prace są bardzo nastrojowe, filozoficzne. Jest to człowiek, który dużo ma do powiedzenia, dużo myśli i również widać to w jego pracach. Rozmawiamy o tym, w jakiej kondycji jest jego fotografia, w jakiej kondycji jest też trochę moja. Głównym tematem, który w tym odcinku nam przyświeca, jest cytat z Arystotelesa: człowiek z natury swojej poznawać pragnie. Mam nadzieję, że i wy lubicie poznawać, że i wy jesteście osobami, które poszukują swoich dróg wyrazu w fotografii i że ten podcast jest dla was. Ściskam mocno i życzę miłego słuchania. Pa, pa. Cześć, ja nazywam się Kasia Wrońska-Kędzior, jestem fotografem, a ten podcast to Fotonormatywni. Opowiadam w nim o swoich fotograficznych przemyśleniach, życiowych doświadczeniach oraz artystycznych poszukiwaniach. Jeżeli te tematy są ci bliskie, to zapraszam cię do słuchania. Do usłyszenia. Chciałabym przedstawić ciebie słuchaczom, ale chciałabym chyba jednak, żebyś ty powiedział coś o sobie, dlatego że my się dobrze nie znamy i nie bardzo wiem, co mogłabym powiedzieć takiego, co jest dla ciebie istotne i czym ty chciałbyś się podzielić, wiesz, o swoim jakby bycie w przestrzeni ziemskiej. Nie chciałabym wymyślać jakichś, nie wiem, teorii, że jesteś taki, siaki czy owaki, tylko chciałabym po prostu, żebyś ty powiedział, kim jesteś, jak długo jesteś na emigracji, dlaczego wybrałeś tamten region i w ogóle jaka fotografia ciebie pasjonuje i dlaczego. W Londynie mieszkam od czasów przedunijnych. Mhm. Nie bardzo, wiesz, niewiele przedunijnych, bo 2003, chyba od października. I powiedz mi, dlaczego jesteś na emigracji? Czy to jest tajemnica, czy nie? Nie, no nie jest to żadna tajemnica. Stwierdziłem, że muszę coś zmienić, bo źle skończę, więc udało mi się wyjechać w końcu po sprzedaży domu i tak dalej, czy też mieszkania. No, postanowiłem w ogóle wyjechać gdziekolwiek. Wtedy miałem ze 29 albo i 30 lat, nie pamiętam. Dobra, miałem 29, więc już nie byłem taki młody. Teraz jestem młodszy niż wcześniej. No nie wiem, jak to się dzieje, ale to też wiem, jak to jest. Wiesz, to po prostu ludzie na starość głupieją i dzieci nieją, więc chyba dlatego czuję się bardziej młodziej niż wtedy. Chciałem być wszędzie naraz i ja faktycznie żyłem 24 godziny na dobę. Zaczynałem pracę wstając o 3 rano. Trzeciej, czwartej, zależy, sprzątałem jakieś jeden, dwa puby, potem robiłem w greckiej knajpie na zmywaku, jechałem sprzątać jakieś biuro gdzieś tam, a potem jeszcze w nocy jechałem sprzątać kible gdzieś na Sarbidonie i Wimbledonie na stacjach TKP. No, wracałem do domu, wiesz, o 12, pierwszej i wstawałem po 3-4 godzinach. Takie były czasy i powiem ci, że to wcale dobre czasy były. Bardzo miło je wspominam. Zapytałaś mnie, Kasiu, messengerowo, czy emigracja wpłynęła na moją fotografię? Tak brzmiało pytanie? Dobrze pamiętam? Nijak, dlatego że ja tak naprawdę zacząłem fotografować tutaj, wiesz? O, to ciekawe. Myślałam, że przywiozłeś sobie fotografię do Wielkiej Brytanii. Kiedyś otrzymałem od mamy prezent, zmianę 8M. Faktycznie mnie to zaczęło interesować i wiesz, fotografowałem jakieś takie rzeczy, jakiś taki bardziej Fellini, wiesz, jakieś, wiesz, moja wiocha, suszące się prania, rozlatujące się jakieś tam rudery, których było wtedy dużo. No jakoś tam porzuciłem, wiesz, no młody człowiek, wiele się działo wtedy w moim życiu. Wiesz, a czego wtedy szukałeś? Ja się nad tym wtedy nie zastanawiałem, co mnie interesuje w tej fotografii. Wiesz, ja w ogóle w sumie od dziecka praktycznie, ja myślę, wiesz, obrazami. Ja bardziej sobie konstytuuję pewne rzeczy w
tworzeniem sobie jakiegoś obrazu w głowie, ta moja myśl nie jest oparta na słowie, na artykulacji, wiesz, dźwiękowej, jest bardziej oparta na jakichś wyobrażeniach wizualnych. Wiesz, ja dużo gadam generalnie, jestem facetem dosyć rozgadanym, ja nie mam z tym, wiesz, nie mam problemu z rozmową, natomiast co mnie wtedy interesowało, wiesz, 35 lat temu, prawda, nie wiem. Czy mnie, wiesz, interesował powiew wiatru na tych suszących się prześcieradłach, czy to był odpadający tynk, czy właśnie to było to, że ta kamienica praktycznie się rozsypywała, bo ona faktycznie po paru latach została rozebrana, kiedy umarł ostatni właściciel. Wiesz, nie chcę dorabiać ideologii do czegoś, czego nie ma, ale wiesz, często jest tak, że mamy w sobie coś takiego, że coś widzimy, coś nas interesuje, ale nie zadajemy sobie pytań, dlaczego i tak dalej. Po prostu to się dzieje, tak? Oczywiście, wiesz, mijają lata i pewne rzeczy w sobie cyzelujemy i pewne rzeczy do nas jakoś dochodzą, jakoś wracają. Wiesz, ja nigdy tego nie nazywałem, dlatego że to jest taki mój wewnętrzny świat, który ciężko przełożyć mi teraz nagle na słowa. Ale wiesz co, ja na twojej stronie facebookowej przeczytałam w opisie o tobie, że twoja fotografia jest fotografią, która się, można powiedzieć, plasuje w estetyce samotności. Jak oglądam twoje zdjęcia, i one są kontrastowe, głównie są czarno-białe, mało jest u ciebie koloru, są na nich jakieś pojedyncze osoby, co właściwie, wiesz, w takim dużym mieście jak Londyn wydaje się wyczynem niejako, no bo to jest miasto tętniące życiem, pełne ludzi, rzeki głów po prostu. A w twoich pracach jest właśnie, jakby są te pojedyncze osoby, od tyłu fotografowane w głębokim cieniu, z dużym kontrastem. Ja to bardzo czuję, bo też jak mieszkałam w Warszawie, teraz już to wiem z perspektywy życia w Norwegii, gdzie tu jest po prostu totalny slow motion i wszystko zwalnia z pędzącego pociągu do prędkości roweru. I ja na przykład w Warszawie właśnie też szukałam takiej ciszy, pojedynczych osób gdzieś tam zbłąkanych w jakichś chodnikach, w jakichś alejkach, na jakichś plażach. W ogóle uwielbiałam fotografować na przykład puste miasto, jakieś miejsca, gdzie nie było ludzi. I u ciebie widzę też trochę tą taką potrzebę. Rzadko wchodzę z nitami w drugiego człowieka. Są fotografowie jak Bruce Gilden, którego bardzo szanuję oczywiście, no ja bym tak nie potrafił. Wiesz, każdy ma własną wrażliwość, każdy ma własny, nie wiem jak to nazwać, tupet, może nie, może to jest bardziej podejście do świata po prostu, wiesz, własną ekspresję i tak dalej. Ja... No nie będę tutaj oryginalny, ale jednym z takich pierwszych fotografów, od których się uczyłem, to był Henri Cartier-Bresson. Bresson był fotografem, który nie wchodził w to za blisko, prawda? Wszystko pięknie kadrowo komponował, bardzo geometrię w zdjęciu. To jest jakby u mnie jakieś takie naturalne bardziej. Ja lubię mieszać postać ludzką jako sztafasz. Wiesz co, ja w sumie od lat mam w głowie coś takiego jak taki projekt, który robię w sumie od zawsze, taki niekończący się cykl miasto, które pożera człowieka. Nie w sensie, wiesz, ale zauważam to, że te mury, że te budynki, pomniki wchłaniają w siebie takie ludzkie cechy już wręcz, wiesz, że ci ludzie są tak bardzo kawkowsko wciągani w tą taką miasta jako molochu, wiesz. Że nie mają szansy w ogóle wygrania po prostu z tym, na straconej pozycji. Taki trochę taki zamek kawkowski. I niemiecki impresjonizm dwudziestolecia. Takie rzeczy, tak. Interesuje mnie przenikanie się człowieka, który rzuca ten cień na bryłę budynku
i ten cień na tej bryle budynku już pozostaje, wiesz. Mm-hmm. Ty go po prostu zamrażasz na to. Tak, na wiesz, moment to miasto, ten Moloch zaczyna żyć. Zaczyna żyć poprzez tych ludzi, których, wiesz, mm-hmm. sobie na spokojnie zupełnie wchłania, pożera powolutku, po cichu. I tak naprawdę, wiesz, wszyscy nagle jesteśmy jakimiś takimi schodkami, jesteśmy jakimiś takimi treningami gdzieś tam w jakiejś balustradzie, wiesz. Mhm. Nagle nas nie ma, nagle zostaje samo miasto, same cienie, dosyć ostre, same, zostaje słońce i to miasto, czyli słońce, które próbuje wydobyć nas, a tak naprawdę wydobywa tylko już nasze jedynie cienie, jedynie bryły budowli. Coś, wiesz, coś jak stworzenie sztucznej inteligencji przez człowieka, która ta inteligencja zaczyna żyć własnym życiem i nas przerasta. Jakoś tak. I nie możemy już nad tym zapanować. Super, świetna koncepcja w ogóle. Bardzo, bardzo mi się to podoba. A powiedz mi, dlaczego w ogóle street tak cię wciągnął? Bo ty też lubisz portrety robić, z tego co rozmawialiśmy kilka razy w wiadomościach, ale jednak ten street jest u ciebie dominujący. Co cię w tym, czy to cię jakby bardziej pociąga niż portretowanie osób w jakichś sytuacjach sztucznych w cudzysłowie? Czy jednak jakieś inne powody tobą kierują, że wybierasz ten street? Pierwsze zdanie Arystotelesa z jego metafizyki: człowiek z natury swojej poznawać pragnie. I to jest wielka mądrość. Tak faktycznie jest. Więc myślę, że no tutaj jest to tego przykładem, to moje działanie. Świat mnie po prostu zawsze ciekawi. I nie chcę, żeby żeby to jakoś górnolotnie strasznie zabrzmiało. Ale tak, no tak po prostu było. Więc uważam, że na ulicy, wiesz co, jest takie określenie twórców map w tych wszystkich aplikacjach internetowych, tak GPS i tak dalej, papierowe ulice. To są ulice, które na przykład są na wirtualnej mapie, a nie ma ich w rzeczywistości. Piękne, prawda? Dla mnie ulica to jest błysk oka, to jest jakieś tam, wiesz, spojrzenie. To jest to, co czasami łapiesz kątem, kącikiem oka, prawda? Co zaraz ucieka. Mhm. I to mnie interesuje zawsze w życiu. Właśnie takie chwile, które są przez moment. I za chwilę ich nie ma. Stąd jedną z wystaw gdzieś tam nazwałem papierowe ulice, bo to mi się z tym właśnie kojarzy. No to są ulice, których tak naprawdę nie ma. Ja bardzo lubię, wiesz, słońce, które operuje na wszystkim. Czyli wybierasz porę często południową, taką właśnie, kiedy nie, teoretycznie nie fotografuje się, czy raczej... Wiem, o co ci chodzi, wiesz co? Nie, ja jestem, wiesz, fotografem od landschaftów, więc... A nawet jeśli bym to zaczął robić, bym to robił pewnie w południe, właśnie ze względu na cienie. Może dlatego też. To też jest tak, że wiesz, ja mam też swoje ograniczenia warsztatowe. Bardzo podziwiam fotografów, którzy potrafią leżeć północy i polować na łanie jelenia, wiesz, która się pojawi o 5 rano przy jakiejś lizawce czy coś takiego. Ja na to nie mam cierpliwości. I oczywiście nie tak. Nie do tego. Wiesz, podejmowałem próby tego typu fotografii. Jest to ciekawe na jakiś czas, tak. Natomiast bardziej mnie pociąga człowiek jako taki. Mhm. No i tempo. Tak. No i jednak tempo. Koniecznie. Mamy w głowie mnóstwo planów fotograficznych. Niestety trzeba mi do tego odważnej modelki. Ciężko o to. Strasznie mnie fascynuje architektura brutalistyczna. Mm-hmm. Wiesz, to możesz rozwinąć temat? To jest odmiana modernizmu, czyli jest to architektura betonowa po prostu. Mm-hmm. Jest to nalany beton, który po prostu odstrasza, to jest fakt,
Mi się to nie podoba, nie chciałbym mieszkać w czymś takim, ale mnie to fascynuje, wiesz, to na zasadzie takie jak fascynuje cię horror, wiesz, że coś jest brzydkie i coś się nie podoba, ale to cię jednak w jakimś sensie pociąga. Jest coś w tym fascynującego i dla mnie chciałbym, wiesz, pokazać ciało kobiece, tak, dlatego że kobieta kojarzy się z delikatnością. Wiesz, nagie ciało kobiece, raczej skulone, raczej jakieś pozycje typu embrion. Jako sztafasz przy tej olbrzymiej, masywnej, agresywnej architekturze brutalistycznej. Mam to w głowie od wielu lat. No to jest też takie bardzo minimalistyczne. No, może być, ale no, myślę, że jest to bardzo mocno działające na psychikę, przynajmniej na moją. Dawno, dawno temu, nie wiem, czy pamiętasz, Kasiu, kiedyś na programie drugim, w programie drugim Telewizji Polskiej, dobre 30 lat temu, leciał taki program w nocy francuski La Sept. No jak to Francuzi, oczywiście tam było przeważnie o tematyka dotyczyła kultury współczesnej, modernistycznej. Ja tam poznałem, wiesz, architekturę Le Corbusier, czy też tam właśnie zobaczyłem niemiecki Totentanz z lat 20. czy też 30. Kilka lat temu, przed pandemią chyba z rok, byłem na swoim ukochanym od lat młodzieńczych Modiglianim. Po prostu wielka wystawa w tutejszej Tate Modern, gdzie można sobie też było założyć te takie trójwymiarowe, nie wiem, hełmy, okulary i znalazłem się w jego pracowni, wiesz, z niedopitą, kapiącą butelką wina, odgłosami ulicy gdzieś tam z zewnątrz, jego kaszlem. Lubię te wszelakie cyganerie, czy to niemiecka, Segonem Schiele, czy to ta cała francuska, wcześniejsza nieco. Wiesz, byłem na Montmartre jakiś czas temu. Tam jest taki bardzo stary kabaret, który się nazywa bodajże w tłumaczeniu pędzący albo, nie wiem, skaczący, uciekający królik. I oczywiście po szklance wina, dzierżąc, wiesz, jakiś swój stary aparat, pięknie było, wiesz, się tam znaleźć, przymknąć oczy i wiesz, i pomyśleć o tym, wiesz, jakiś Picasso, Modigliani, te wszystkie, wiesz, artystyczne żule. Zupełnie nie idealizuję tych ludzi, natomiast po prostu to mi troszeczkę młodość przywraca. Wszyscy tęsknimy za młodością, którą się gdzieś tam przeżyło, bo to były jak zwykle oczywiście najpiękniejsze czasy. Jest na przykład taki film Woody'ego Allena, Noc w Paryżu. Facet się przenosi w czasie, spotyka Salvadora Dali, takie rzeczy. No, wiem, że Allen jest niesamowity. Prowadzenie takie abstrakcyjne. Tak, wiesz, to są tylko filmy, ale ja bardzo szukam takich momentów w życiu w ogóle i dążę do takich momentów, żeby chociaż przez chwilę coś takiego poczuć. Wiesz, potrafię kupić bilet na przykład do Palermo o drugiej w nocy, kiedy oglądam trzecią część Ojca Chrzestnego i scenę zabójstwa córki. Kupiłem bilet i byłem tam po paru dniach, wiesz, i sobie tam usiadłem. I wiesz, tutaj nie chodzi o przeżywanie filmu, ale tutaj chodzi o przeżywanie, wiesz, tego, co się chce akurat doświadczyć, przeżyć, nie wiem, jakiegoś dreszczu. Pewnie chodzi o emocje gdzieś. Tylko i wyłącznie chyba chodzi o emocje, dokładnie. Bo też mi się to nasunęło, jak mówiłeś o tych horrorach, że jest w nich coś pociągającego. Ja osobiście nie oglądam. Nie oglądam nawet w ogóle filmów z przemocą. Ale rzeczywiście mówi się w ogóle o tym, że te horrory są coraz bardziej brutalne, bo ludzie już tak oswajają się z brutalnością w kinie, że te zwykłe horrory nie działają i potrzeba jest coraz mocniejszych tych doznań. I przez to jakby, wiesz, właśnie, bo wszystko to się sprowadza do tego, żeby poczuć.
I też jak mówiłeś o tej architekturze brutalistycznej, to przyszło do mnie coś takiego, że właśnie ludzie żyjąc w miastach są tak cały czas przebodźcowani, można powiedzieć, no bo właściwie nie odpoczywasz ani w nocy, ani w dzień, ani w pracy, ani po pracy. Właściwie, żeby móc się zrelaksować i wyciszyć, to musisz wyjechać poza miasto, do lasu najlepiej. I ludzie, którzy mieszkają w miastach, na przykład w tej chwili pragną minimalizmu, pozbywają się rzeczy ze swoich domów, żeby jakby tą przestrzeń swoją porządkować, żeby jak najmniej bodźców było w ich otoczeniu, żeby nie byli też przywiązani do jakichś przedmiotów, żeby to nie było, powiedzmy, treścią ich życia. I ta architektura brutalistyczna, jak o niej mówiłeś, też mi się skojarzyła z taką właśnie ucieczką od tego miejskiego przebodźcowania. Jak patrzysz na to, żyjąc w tak dużym mieście i tak pełnym różnych wydarzeń, bodźców, ludzi, szumu? Ja jestem z Podkarpackiego, tak jak mówiłem, więc tak, ja tęsknię za swoimi stronami, tęsknię za lasami, za kapliczkami przydrożnymi, krzyżami, polskimi drogami, krowami na pastwiskach, końmi i tak dalej. Natomiast czy bym tam był w stanie mieszkać teraz? Raczej nie, dlatego że tęsknię za takim życiem. Takie życie jest wspaniałe, kiedy sobie, wiesz, pojadę raz na jakiś czas, mając pieniądze, jestem na wakacjach i nic mnie nie interesuje. Wiesz, człowiek potrzebuje ciepła drugiego człowieka, człowiek potrzebuje wypić z kimś herbatę rano czy też na wieczór, pogadać sobie o pewnych rzeczach, znaczy o każdych rzeczach, w ogóle, wiesz, chodzi o to, żeby usiąść i porozmawiać, żeby z siebie wyrzucić tą dzienną porcję stresu, tam czegokolwiek. Ja, wiesz, ja też jestem daleki od jakichś tam psychologizmów, wiesz, i tego, że każdy musi mieć jakiegoś psychoterapeutę. Dla mnie to jest chore, wiesz. Ja bez przesady, ludzie, no nie róbmy z siebie już takich totalnych, bezwolnych ludzi, którzy muszą mieć jakichś tam psychoterapeutów, jakiś, wiesz. Słuchaj, ja rozumiem, że tak, że są ludzie, którzy tego potrzebują, oczywiście. Tak, zgadzam się z tobą, że to może idzie w trochę dziwną stronę, ale też widzę, naprawdę jesteśmy pierwszym pokoleniem, które jakąś taką świadomość psychologiczną osiąga i że wie, że ta psychologia jest ważna, że każde pokolenie następne jest lepsze od poprzedniego, bo wyciąga pewnego rodzaju wnioski. Nie jesteśmy doskonali, więc tutaj nie ma doskonałego systemu, jaki sobie znaleźć. Wszak nie jest doskonały. Z czego wynika pojęcie doskonałości czy też niedoskonałości? Zawsze wynikało to z pojęcia Boga, prawda? Że absolut jest doskonały i tyle. I tak naprawdę, jeśli zaczniemy o tym myśleć, to tak jest, bo czyż jakikolwiek nasz wybór, czy też nasze jakieś tam, czy polityczne inklinacje społeczne, czy one są na pewno na 100% idealne? Oczywiście, że nie, prawda? Bo zawsze znajdujemy sobie coś, co jednak nam mówi, a nie, a to jednak nie do końca tak, prawda? Więc przyjmuję to, że nie ma nic idealnego w świecie ludzkim. Natomiast uważam, że skoro przez tysiące lat pewne rzeczy funkcjonowały i szedł ten rozwój dalej, więc uważam, że, wiesz, no można to wszystko bardzo szybko zniszczyć tym, co się dzieje teraz, wiesz. Wracając do fotografii, powiedz mi, czy ty jakby na przestrzeni tych lat, kiedy fotografujesz, bo dobrze pamiętam, że 12 lat mniej więcej zajmujesz się fotografią. No może trochę więcej. Wszystkiego musimy się nauczyć. Oczywiście albo ktoś ma ten dryk, ktoś ma to oko i będzie lepszy od pozostałych, bo w tych jego pracach będzie coś większego niż tylko sama praca, albo nie. Co nie znaczy, że rzemieślnik nie jest gorszy. Generalnie dobrzy rzemieślnicy są bardzo potrzebni. Tak zwani, wiesz, jeśli mówimy o fotografii, taki, wiesz, taki fotograf małomiasteczkowy, prawda, do którego się przychodzi
To są rzemieślnicy, którzy być może robią również wspaniałe swoje zdjęcia, a w ogóle o tym nic nie wiemy. Teraz sobie pomyśl, jakby było cudownie, jakby takich, jakby zdjęcia takich ludzi, jakby do nich podejść i wiesz, do tych już teraz powiedzmy 70-80-letnich ludzi i wiesz, panie Zbyszku, czy pan ma zdjęcia, które pan robił prywatnie przez te dziesiątki lat, nie tylko te paszportowe, czy do legitymacji. I pokaż pan, co pan tam masz. Żeby pan coś pokazał z tego, co pan zrobił przez te kilkadziesiąt lat. I słuchaj, jakie piękne rzeczy, podejrzewam, że nie u wszystkich, ale na pewno by się znalazły osoby, i to wiele by ich było, jak cudowne życie by można było z tych zdjęć przedstawić. Życie małych miasteczek, życie ulicy, życie dwóch, trzech ulic okolicznych. Pamiętasz Brooklyn Boogie? Harvey Keitel, facet, który już nie pamiętam, on miał bar czy coś takiego i codziennie robił zdjęcie sprzed wejścia do tej swojej knajpy, wiesz. Takie I tak piękne rzeczy, myślę, że można by było... Taki zapis codzienności, można powiedzieć, pamiętnik tego pewnego rodzaju. Niesamowite rzeczy, wiesz. I wiesz, i o to chodzi w fotografii, przynajmniej mi o to chodzi w fotografii, żeby pokazać właśnie życie. Otwierasz sobie jakiś Max Models, otwierasz sobie inne rzeczy i widzisz zdjęcia, które są po tysiąc krot dokładnie takie same. Po prostu to jest taka wielka ochrona, że tego się, na to się nie da patrzeć. Tak, zgadzam się z tobą, ale też to wynika z tego, że właśnie każdy obserwuje jeden drugiego, bez przerwy naśladują, a o ten zrobił takie zdjęcie, ja też chcę takie zrobić. I nagle się, wiesz, pojawia po prostu tysiąc takich samych zdjęć, powiedzmy, albo w podobnej estetyce, w podobnym klimacie, bo ludzie jakby myślą, że to jest takie właśnie łatwe, że co to jest takiego zrobić zdjęcie. Że wiesz, tak jak mówiłam chyba w poprzednim odcinku podcastu, że gościu, który jest fotografem ślubnym, myślał, że może sobie po prostu skopiować czyjś pomysł i chwalił się nią, że to jest jego zdjęcie. I myślę, że to jest w ogóle właśnie przekleństwo współczesnej fotografii, że ludzie nagminnie i nachalnie w beznadziejny sposób siebie naśladują. Nie używają jakby swojej... Nie filtrują tych obrazów poprzez swoją jakąś wrażliwość, poprzez to, czego pragną oni, co widzą i co ich fascynuje. Tylko wiesz, widzą kogoś, o ja też chcę coś takiego zrobić. Ktoś tam, klientka widzi, o ja chcę takie zdjęcia, identyczne, co nie? Więc myślę, że to jest przekleństwo tej kultury mass mediów, że my po prostu jesteśmy non-stop bombardowani tymi obrazami, już nie wiemy, co jest nasze, co jest skądś tam. I trudno jest w tym chaosie znaleźć takich ludzi na przykład jak ty, którzy robią pewnego rodzaju, wiesz, subtelne obrazy, które jakąś emocjonalność niosą ze sobą. To nie jest problem wpisać w przeglądarkę, że wiesz, ktoś tam, powiedzmy, ktoś, kto jest w danym momencie jakąś gwiazdą fotografii i się nim inspirować, czy spróbować go zaprosić do rozmowy, a znaleźć kogoś, kto nie jest znany i kto robi coś indywidualnego, co widać, że jest jakby wynikiem tego, co czuje, czy tego, co myśli, no nie jest łatwo w dzisiejszych czasach, tak mi się wydaje. Takie mam odczucia, będąc fotografem i przez wiele lat obserwując fotografów. W tej chwili już nie obserwuję, ale przez wiele lat obserwowałam. Powiedz mi, czy co było w ogóle takim dla ciebie pierwszym impulsem do tego, żeby sięgnąć po aparat? Co cię sprowokowało do tego? Wiesz co? Myślę, że tak. Mój wujek, Marian Kopf, malował jeszcze przed wojną Lubaczów, rysował Lubaczów. Potem wyjechał do Krakowa, tam skończył szkoły, wykładał na tamtejszej ASP. I wiesz, on będąc w Krakowie przez cały rok do Lubaczowa przyjeżdżał na wakacje. I pamiętam jego obrazy, pamiętam jak je malował, pamiętam zapach. Pamiętam jak malował rzeczy, które ja też widziałem i które na tych obrazach były jednak trochę inne, prawda? Mm-hmm. Czy ci ludzie, czy oczy tych ludzi, czy w ogóle wszystko było jakoś tak magicznie inne. Nawet tego w bajkach, wiesz, nie widziałem.
mamy do dyspozycji, wiesz, kilka zmysłów, którymi się wyrażamy, którymi się komunikujemy ze światem, i moim zmysłem to ten zmysł postrzegania, wiesz, wizualnego świata. Mhm. Czyli taka wrażliwość na obraz po prostu. Mój sąsiad miał stolarnię. Ja, wiesz, ja pamiętam zapach tego drewna dochodzący do mojego pokoju z tyłu ogrodu. Pamiętam, słuchaj, dźwięk lelków kozodojów. Są ptaki, które wydają dźwięk bardzo podobny do dźwięku, jaki wydawał Atari kiedyś. To jest ta muzyka bardzo industrialna, wiesz. Wioska Lubaczów, stolarnia u zatyja sąsiada plus lelek kozoduj gdzieś tam w lesie, daleko, ale jednak był, wiesz, słyszalny. No i dlaczego pan Marek teraz słucha Einstein Zander Neubauten? Coś w tym jest, wiesz. No. Coś w tym jest. No i co, i ten wujek był dla ciebie impulsem, jego pracę, te tak, jakby doświadczenie? No, słuchaj, tam wtedy przyjeżdżała na wakacje Emilia. Wiesz, Emilia z mamą, Emilia była z Kielc. Słuchaj, ja do tej pory próbuję ją znaleźć w ogóle. To pierwsza miłość, to wiesz, na pewno. Emilia chodziła w poświacie. No, wiesz, ja zacząłem wtedy rysować w ogóle. I wiesz, i zacząłem faktycznie gazetki szkolne jakieś robić, słuchaj, rysować jakieś portrety tym ludziom. No, wujek powiedział, Marku, całkiem dobre, wiesz. On był taki raczej bardzo rygorystyczny w tym, co mówił. Mm-hmm. No bo wiesz, w sumie artysta, więc starej daty człowiek, więc wiesz, tam nie wiem, 20, tam nie wiem, trzeci czy coś, czy wiesz, nie był tam z tych, co to wszystkim będą słodzić. No tak, to za byle co nie głaskał po uszach. Tak, jakoś to wiesz, porzuciłem, zarzuciłem. Emilia wyjechała, wiesz, zakochałem się w kimś innym. Kurczę, wiesz co, ale to też jest takie, Kaśka, nie do końca... Ja nie wiem, czy to co ci mówię teraz, to jest takie do końca... Jest to prawdziwe, ale nie wiem, czy nie było jeszcze czegoś, nie wiem. Nie wiem to, nie wiem, co tak naprawdę, znaczy... Co jeszcze może spowodowało to, że sięgnąłem po aparat i zacząłem utrwalać jakieś, wiesz, obrazy? Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ciężko mi to wyjaśnić, nigdy się na tym nie zastanawiałem. Ja powiem ci, że mnie na przykład w ogóle obraz sam w sobie jakby... Nie pamiętam, żeby to mnie... Na pewno lubiłam fotografowanie, jak zaczęłam fotografować, ale to nie było coś takiego, co by mnie tak na maksa wciągnęło. Gdybym nie poznała procesu ciemniowego, bo mnie jakby wchłonął proces ciemniowy. I wiesz, ta taka praca po prostu, ta magia fotografii. Ale gdybym miała powiedzieć na przykład, co mnie wciągnęło od pierwszego spustu, no to też bym miała z tym problem. Dlaczego, wiesz, dlaczego na przykład fotografowałam to czy tamto? Raczej to było takie intuicyjne niż jak w jakiś sposób przemyślane. Ale teraz wiesz, ale teraz jak na przykład patrzę z perspektywy czasu na moje zdjęcia z tamtego okresu, bo mam je cały czas w albumach, no to mam wrażenie, że zresztą to też powiedział mój mistrz, że te zdjęcia są bardzo smutne i ciche. I rzeczywiście teraz jako dojrzała osoba już, która ma pewne doświadczenie życiowe, to widzę. Ale wtedy po prostu, wiesz, szukałam jakichś, może i uczuć, może jakieś emocji, wiesz, rzeczywiście, no bo skoro to było widać w tych obrazach, to znaczy, że gdzieś to tam musiało, wiesz, musiało rezonować ze mną, to co widzę i co jakby ostatecznie decyduje się na wybranie jako kadr, ten ostateczny i naciśnięcie spust migawki. A ty zaczynałeś od ludzi, czy zaczynałeś raczej od jakichś elementów, przedmiotów, krajobrazów właśnie miejskich, tak jak street teraz uprawiasz? Chwilę to trwało, zanim się przekonałem do bliższego podchodzenia do człowieka. Mam zmysł obserwacji i to jest akurat bardzo pomocne, bo wiem, do kogo podejść, a do kogo nie. Na przykład. Czyli masz intuicję po prostu, wiesz, kto ci ewentualnie może dać w mordę, a kto zapozuje. Albo nie.
A czasami to wiesz, to no, nigdy jeszcze nie dostałem po ryju, ale to też jest, wiesz, wynik tego, że ja nie robię tych zdjęć jakoś strasznie nachalnie, wiesz, no nigdy nie robię czegoś, czego bym nie chciał sam doświadczyć. Nie masz takich momentów, że czujesz, że widzisz coś i wiesz, że musisz to zrobić, że to jest to ujęcie? Mam, tylko czasami tego nie robię, dlatego że z drugiej strony wiem, że ten człowiek by sobie tego nie życzył, ewentualnie jakoś tak, wiesz, jakoś to w moim kodeksie, nie wiem, moralnym nie wygląda to dobrze. Tego nie chcę robić. Czyli wtedy sobie zostawiasz ten kadr w głowie po prostu. Tak, wiesz, uważam, że w życiu jeszcze można zrobić tyle innych rzeczy, że jeśli sam nie czuję czegoś za bardzo i się będę z tym źle czuł, nie chcę tego robić. A powiedz mi, czy kiedykolwiek próbowałeś zarabiać na fotografii, czy zawsze to było tylko w sferze twoich jakby takich zamiłowań hobbystycznych? Bardzo rzadko gdzieś tam jakieś pieniądze na tym zarobię. Natomiast nie chciałbym zostać fotografem ślubnym, weselnym. Bałbym się, że stracę miłość do fotografii. Bo dla mnie fotografia jest bardzo prywatną rzeczą. Słuchaj, mógłbym być fotożurnalistą, tak? Mógłbym dostać, wiesz, zlecenie na coś, że panie Marku, pan jedzie na parę miesięcy dokądś. Natomiast zlecenie typu panie Abramowicz, masz pan tutaj, kurde, tam 3000, pan mi robisz, pan 3 godziny zdjęć, dzisiaj, jutro, tylko pan pamięta, proszę, że... Proszę, oddać rawy. ...tego i w ogóle, no, i pan i oddaj pan rawy, bo pan tego nie potrzebuje, żeby się przyda. Nie chcę takich rzeczy, bo mógłbym, ja jestem, kurczę, wrażliwy człowiek, no. I mógłbym, wiesz, mógłbym się cholernie zniechęcić do fotografii, nie chcę takich rzeczy robić. Rozmawiam z ludźmi... Pracuję jako, wiesz, fotografowie, wiesz, są ludzie, którzy w ogóle mają zakaz wykonywania zawodu przez lekarza, bo serce. Ja ciebie naprawdę rozumiem, ale z reguły jest tak, że jak już piszemy do kogoś, wiesz, żeby opowiedzieć jakąś sensacyjną historię zawodową, to z reguły to są naprawdę takie perełki, że można by to, wiesz, w jakiejś książce umieścić. Jak ja na przykład czasem moim przyjaciółkom opowiadam o zapytaniach, czy o jakichś takich kuluarach różnych sytuacji pomiędzy mną a potencjalnymi klientami, którzy tak naprawdę nigdy się nimi nie stają, no to wiesz, to no mówią, weź napisz jakąś książkę, bo to są po prostu takie historie, że aż czasem trudno uwierzyć, że ludzie mają takie pomysły, wiesz. Więc naprawdę jestem w stanie ci uwierzyć, ale wiem też, że to są jakieś, no jakieś takie po prostu strzały, nie? Jak wiesz, jak... Czy ty jesteś w stanie mi powiedzieć... Czy ta fotografia twoja właśnie przez pryzmat doświadczenia, czy ty jakby czujesz się dojrzały w tym swoim fotografowaniu, czy cały czas to jest u ciebie na etapie poszukiwań? Cały czas jest to na etapie poszukiwań. Uważam, że są to poszukiwania. Widzisz, mnie zupełnie nie interesuje technika robienia zdjęcia. Zdjęcie może mieć duże szumy, może być zupełnie... Może być w ogóle niewyraźne. Ostrość jest nieważna. Nawet w portrecie ostrość jest znikomowa. Tak, zgadzam się z tobą. Przecież fotografia, jak każda sztuka, jest emocją. Zgadzam się z tobą. Wiesz, można zrobić, wiesz, są różne rodzaje fotografii. Jeśli ktoś robi fotografię taką, że tam jest bardzo ważne oświetlenie jakiegoś tam motywu czy coś, no to tak, ale... No, ja się tym nie zajmuję, ja się nigdy nie będę zajmował. Czy cię po prostu nie interesuje technika, interesuje cię nastrój? Tak, zdecydowanie. Wiesz, ja też zauważam, że te osoby, które tak bardzo krytykują właśnie te różne tam sposoby wyrażania się w fotografii, to są przeważnie osoby początkujące, które się właśnie nauczyły podstawowych zasad fotografowania i wiesz, i uważają, że to jest jedyna słuszna droga. I wiesz, jeżeli nie ma właśnie ostrości na oku i nie zachowałeś tam, wiesz, odpowiedniej głębi ostrości, że do ucha nie jest ostre, no to to w ogóle zdjęcie do śmietnika. No i te osoby są całkowicie, wiesz, no dopóki nie nabiorą tego takiego wyczucia, no to są całkowicie pozbawione w ogóle jakiejś możliwości eksperymentowania, bo ich głównym celem jest ustawienie ostrości tak, żeby oko było ostre i wiesz, i żeby tam wszystko było widać jak na obrazku. Ale jeszcze też...
zawsze sobie tłumaczę, że to jest tak samo jak na Akademii Sztuk Pięknych, że musisz się nauczyć tych podstaw takich, wiesz, zasad wszystkich jakby szablonów, żeby później móc eksperymentować. Oczywiście są ludzie, którzy potrafią zrobić i dobrze technicznie i również poeksperymentować i żeby to miało nastrój, no ale jednak pewnie większość musi zacząć przejść całą tą drogę, żeby zrozumieć, w jaki sposób mogą dochodzić do tych swoich środków ostatecznych jakby wyrazu. Zgadzasz się z tym, czy nie do końca? Tak, no oczywiście. To każdy, kto w ogóle cokolwiek zaczyna robić w życiu, to jest nawet, kurde, wiesz, kopanie szpadłem, cholera. Znaczy, on się tak, musi nauczyć od majstra, jak to robić prawidłowo, żeby później mógł sobie robić po swojemu, jakby kręgosłup nie boli. Tak, a generalnie wiesz, jak jest, ty nie zostajesz, wiesz, ikoną, nie wiem, fotografii, sztuki, dlatego że tak chcesz, tylko dlatego, że ileś tam osób tak to będzie postrzegać. Co prawda. No i wiesz, trochę też szczęście, a też. Tak, no szczęście przede wszystkim, jak i wszędzie, wiesz. Przede wszystkim nie każdy, kto ma aparat w ręce, czy ma, nie wiem, pióro w ręce, czy ma w ręce pędzel, jest artystą. Ja nie cierpię, kiedy mnie się określa właśnie w ten sposób. Wiesz, artysta czy coś, absolutnie nie. Czyli nie czujesz się artystą? Nie, absolutnie. Nie, słuchaj, dla mnie artysta, a powiem ci jeszcze o czymś. Miałem znajomego, który faktycznie skończył jakąś tam akademię, wiesz, gdzieś tam sobie grał i on jak, wiesz, swoje płyty mi podrzucał gdzieś tam przegrane, to na każdej z nich była pieczątka artysta plastyk. No wiesz, no tak, to dobrze, że nie miał jeszcze, wiesz, magister artysta plastyk, no, bo to też by się mogło zdarzyć. No, wiesz co, facet bardzo, bardzo w sobie sympatyczny skądinąd. No wiesz, ludzie mają różne jakieś tam w głowie rzeczy. Jestem człowiekiem, który sobie robi zupełnie dla przyjemności własnej, lepiej zdjęcia. Mam na przestrzeni, wiesz, no nie wiem, powiedzmy 15 czy tam iluś tam lat robienia zdjęć, ileś tam tych zdjęć, kilkanaście, które uważam za bardzo dobre, faktycznie, obiektywnie, no bo gdybym tak nie uważał, to bym chyba już przestał robić zdjęcia, no bo po co, prawda, skoro uważam, że one są do dupy, no to po co to robić. Także kilka fajnych jest, natomiast to nie są prace na poziomie takim, żeby nazywać ich twórcą artystą. To w ogóle bez sensu. Czyli po prostu nie czujesz się artystą nadal, wciąż. Dla mnie artysta to jest też, jakby wiesz, po pierwsze to jest ktoś, kto uzyskał pewne kompetencje i może siebie nazwać artystą poprzez te kompetencje, a drugie to są jakby też pewnego rodzaju jakieś cechy charakteru. I jakby artystą dla mnie też nie musi być ktoś, kto tworzy coś, kto jakby robi jakąś sztukę. Może być ktoś, kto, nie wiem, gra w piłkę. Robi to w taki sposób, że można powiedzieć, że to jest jakaś wirtuozeria. No znowu się nie mogę z tobą zgodzić, ale oczywiście szanuję twoje zdanie, bo często jest tak, że wiesz, ludzie potrzebują, tak jak powiedziałeś też w którymś momencie, że potrzebują przytulenia i czasem, wiesz, jakimś takim zwykłym gestem można człowieka przytulić i jakby to pozwoli mu też uwierzyć w siebie. A można też człowieka złamać bardzo prostym słowem i to spowoduje, że on nigdy na przykład więcej czegoś nie zrobi. Oczywiście, wiesz, ciebie czy mnie to może nie obchodzić, no bo wiesz, my rzucamy swoją jakby opinię na ten temat i niech ten koleś czy tamta kolesiuba sobie zrobi z tym, co chce. Ale wiesz, ta osoba z tym zostaje, jakby ja zawsze o tym myślę i dla mnie to jest ważne. Więc po raz kolejny nie mogę się z tobą zgodzić, ale, no, ale wiesz, jakby ważne jest to, co my czujemy, co nie? Czyli wiesz, jak ty nie czujesz się artystą i czujesz się bardziej, powiedzmy, rzemieślnikiem albo w ogóle hobbystą, no to jest jak najbardziej okej, okay, co nie? Czy ty widzisz jakby różnicę w tym, co wybierałeś kilka lat temu, a co wybierasz teraz? Czy jakby zauważasz zmianę w tematyce twoich zdjęć, czy też jakby na przykład w sposobie kadrowania? Jak to u ciebie się rozwija, powiedzmy? Już się opowiadam. Widzę, wiesz co, generalnie zawsze z tego, co widzę, to robię zdjęcia bardzo podobne, to znaczy podobna tematyka mnie interesuje. Bo z tej strony mnie ta tematyka interesuje. Są to rzeczy, które są generalnie, wiesz co, niezmienne. Czyli jest to architektura, jest to człowiek, jest to żywe stworzenie typu pies,
jest to wzajemna relacja między człowiekiem, między naturą ożywioną a nieożywioną. Po prostu łapię to, na co mam okazję się akurat załapać. Wiesz, jeśli mi znajomy proponuje, Marek, jedziemy jutro gdzieś tam do jakiegoś parku, gdzie jest tam 700 par jeleni, to jadę robić te jelenie. Jeśli jest dzień taki, że wstaję w sobotę, jestem wyspany, jest ostre słońce, to jadę w miejsca, gdzie się mogę spodziewać bardzo fajnych kontrastów, które już gdzieś tam sobie wcześniej upatrzyłeś. To fajnie, że o tym mówisz, bo właśnie chciałam ciebie też o to zapytać, czy sobie upatrujesz miejsca na zdjęcia i później do nich wracasz. Czy to ci się zdarza, ale teraz już wiem, że tak. Tak. Wiesz co? Faktycznie to jest różnie ze mną, ale faktycznie bywają miejsca, gdzie ja wracam po wielu, wielu latach, upatrzywszy je sobie wcześniej. Super. Czasem wiesz, miejsca, do których mam godzinę, półtora drogi od siebie. To jest Londyn, więc to nie jest daleko. A mimo wszystko nie jadę tam przez powiedzmy 5, nawet 10 lat. A czemu nie jedziesz tam jakby od razu? Musi dojrzeć. W głowie. Tak samo jak wiesz, obróbka zdjęcia musi dojrzeć u mnie w głowie. Czyli też nie wracasz ze streetu i od razu nie zrzucasz zdjęć do komputera i natychmiast do nich nie siadasz? Tak, generalnie raczej tak, ale są zdjęcia, które wiem, że są bardzo dobre, ale na które mi trzeba czasu i to nie jest tak, że ja w tym momencie oszukuję i kłamię, to nie jest tak. To jest tak, że ja to zdjęcie robię z pełną premedytacją, że ja wiem, co ja robię, ja wiem, co chcę pokazać, ale nie mam w tym momencie akuratnym ochoty na to, żeby wziąć się za to zdjęcie. Musi dać chwilę czasu. Czy to musi dojrzeć? Ty robisz zarówno fotografię. Ty robisz zarówno fotografię cyfrową, jak i analogową. Fotografujesz małym formatem analogowym czy średnim? Małym i średnim. Co cię bardziej pociąga? Znaczy, może inaczej. Kiedy wybierasz analogową, a kiedy wybierasz cyfrową? O, może tak. No wiesz co, niby proste pytanie, ale faktycznie bardzo, bardzo ciekawe, bo czasem sam nie wiem, wiesz. To jest tak, że ja ogólnie od dobrych 5 lat fotografuję bardziej analogiem niż cyfrą. Dlaczego? Dlatego, że aparat mi się bardziej podoba. Dlatego, że sobie mogę przewinąć kliszę i to ma bardzo ładny dźwięk. Dlatego, że jest bardzo ładny dźwięk spustu migawki na przykład. Naprawdę stawiam na estetykę wykonywania zdjęć. Na to, że mnie to cieszy. Kupiłem sobie już chyba z 5 lat temu OM1, czyli ten taki sztandarowy Olympus, którego uważam za najpiękniejszy aparat na świecie. Naprawdę, on jest przepięknie zbudowany, on wygląda przepięknie. Wszystko ma w swoim miejscu, proporcje ma cudowne. Mam do niego kilka obiektywów. Robi mi się tym zdjęcia wspaniale. Mam lejkę barnakową, lejka trójka. I wiesz, czytając na temat tego aparatu jakieś opinie na internecie, znanych fotografów, którzy mówią, że nie, że ja streeta tym nie będę robił, bo to jest nie da rady, to jednak jest męczące. Ja doszedłem do tego, że ja tą lejką robię cudowne streety, kurczę, i robię nią prościej niż jakimkolwiek innym aparatem. Lubię prostotę tego aparatu. Lubię to przede wszystkim w aparacie, że on jest ładny, że mi się chce go wziąć do ręki. To jest dla mnie bardzo ważne. Dlatego, że wiesz, współczesne aparaty, flaki tak zwane mają tak naprawdę takie same. No bo wiesz, te firmy walczą o przodownictwo, a tak naprawdę jest to wiesz, jedno i to samo. Ważne jest to, czy czujesz aparat, czy ci się ten aparat podoba, czy dobrze ci leży w łapce. Dla mnie to jest bardzo ważne. Tak, to jest prawda. I wszystko. A na jakich filmach? Generalnie na czarno-białych,
Kiedyś kupiłem sobie bardzo, bo miałem okazję, więc kupiłem bardzo dużo Ilforda HP5. Cudowny film. Widzisz, właśnie wiesz o takiej fotografii, że tutaj chora nie chodzi, wiesz o to, jak to zrobisz. Wiesz, no wiadomo, że no już bez jakichś tam totalnych przegięć, że wszystko zrobisz w jakimś Photoshopie. Wiesz, słuchaj, kadru nigdy nie zrobisz w Photoshopie, prawda? To znaczy, wiesz, jak tam powycinasz, dodasz, to zrobisz, ale to już jest kłamstwo. No tak, ja myślę, że w ogóle fotografia analogowa jeszcze daje to, że tam nie bardzo można manipulować, jakby tu wychodzi to, czy ty robisz... Nie, no oczywiście, że można, bo możesz sobie zrobić skan i robić cuda, możesz sobie też pod powiększalnikiem robić cuda. No a jednak też założenie jest takie, że ta fotografia jest taka właśnie prawdziwa. Że to jest jakby to, wiesz, ten strzał jest tym, który miał powstać. W streetie przynajmniej chyba jest takie założenie. Co dla mnie w każdym, jeśli robię, wiesz, analogiem, to... Czy w ogóle, czy analog, czy to jest, wiesz, cyfra, ja raczej nie poprawiam kadru. Bardzo rzadko mi się zdarza, żebym przekadrowywał zdjęcie, wiesz? Też traktujesz cyfrę jak analoga, w sensie, że kiedy zgrywasz zdjęcia do komputera, to starasz się jak najmniej tam manipulować nimi? Czy jednak pozwalasz sobie na to, żeby tam trochę poszaleć? No, jak widzisz, tak, dlatego, że ja te wszystkie zdjęcia przekłamuję, czyli ja je wszystkie bardzo... Dojeżdżasz kontrastami. Dojeżdżam kontrastami. Tak. Nie lubię fotografii. Słuchaj, nie lubię fotografii cyfrowej. Nie lubię. Ona jest za dosłowna, jest brzydka, bo jest. Pewnie nie ma żadnej magii. Jest mechaniczna, co mogę polubić, tak samo jak lubię Einstürzen, no i Bauten, i wiesz, i architekturę brutalistyczną pod w tym względzie, że faktycznie. Można z nią zrobić wszystko i tak dalej, to tak. Natomiast jeśli chodzi o prawdziwą taką fotografię, chciałbym sobie przytulić i do której ja mam podejście takie bardzo jak do pierwszej dziewczyny. Czyli kiedy biorę ją... ten aparat w dłoni i biorę ją, tą fotografię, żeby ją zrobić, to do niej podchodzę delikatnie, z dużą miłością, z dużym wyczuciem. Jakoś tak. Super to jest. To wiesz, to jakby jest chyba taka też kwintesencja tego tworzenia. Nie. No bo jeżeli... Nie, myślisz? No, myślę, że kwintesencją tworzenia jest to, co mamy w głowie. I uczucie, wiesz, jakieś tam, wiesz, ładne uczucia typu, wiesz, przytulanie, kochanie, całowanie, tak. Natomiast tak naprawdę zdjęcie się tworzy w mózgu i to są nasze wszelkie połączenia, wiesz, mózgowe, myślowe i tak dalej. W tym wszystkim, żeby zdjęcie było takie, jakie jest. I w umyśle tkwi nasza moc. No dobra, a dokąd zmierzasz fotograficznie? Co, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeśli mam w głowie jakiś pomysł, to chciałbym go zrealizować i to jest chyba generalnie tyle, wiesz. No, co jest bardzo, bardzo ciężko czasem. No. A powiedz, jeżeli jest ciężko, to najczęściej to ciężko jest spowodowane technicznymi barierami, ludzkimi, czy co dla ciebie jest jakby trudne w zrealizowaniu twojego pomysłu? Motelki. czyli czynnik ludzki. Wiesz, naprawdę ciężko jest, tak, czynnik ludzki, bo ja nie mam, wiesz, problemu z wyobraźnią, nie mam problemu ze sprzętem. Jednym problemem jest czynnik ludzki, czyli w tym momencie modelka, tak. Mam nadzieję, że po podcaście znajdziesz modelkę. zależy jak potniemy ten podcast. Dokładnie. Panowałem jedynie angielskim na poziomie how are you i wiesz, i tam paru paków i tak dalej. Więc stwierdziłem, że to wystarczy na początek. No to spoko, już można się dogadać. How are you, fuck tak, you. Tak.
tak? Dobrze, dobrze, to się potem zmontuje. Tak, tak, możemy sobie w ogóle gadać, wiesz, na luzie, więc... Bo ja mam takie marzenie, że właśnie moi rozmówcy będą się czuli, jakbyśmy byli starymi kumplami. Co tam jeszcze było w tych pytaniach? To jest 12 w nocy, o której ty wstajesz do pracy? No to jest ten wywiad, prawda? Marek, good frytki, nie? No to myślę, że tutaj możemy już zakończyć. Troszkę śmieszków, troszkę heszków, żeby nie było za sztywno. I mam nadzieję do usłyszenia następnym razem. Cześć, bardzo miło było was dzisiaj gościć w podcaście. Na razie, pa!